Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem pokazać, jak przyciąć w warunkach domowych blat kuchenny. Akurat mam taką potrzebę, że trzeba ten blat przyciąć. Są to meble używane do takiej kuchni w piwnicy, którą będę wykorzystywał przede wszystkim latem do robienia przetworów, a zimą bardziej do robienia wędlin, bo też sobie lubię czasami coś powędzić, jakiś kociołek rozpalić na ognisku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kiedyś docinałem drzwi i wyszło to elegancko. Zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj z blatem. Co ja tu zrobiłem? Mam przymocowaną prowadnicę. Poziomnicę sobie przymocowałem na takie zaciski. Odmierzyłem tutaj od prowadnicy do tej linii 3,5 cm, bo tyle akurat mam do ostrza piły. Nakleiłem taśmę papierową. Ona chroni przed wyrywaniem takich opiłków z tego blatu, żeby on wyszedł równo. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Na drzwiach mi to wyszło, tylko że wtedy miałem przyklejoną taśmę całą w koło. Tym razem mi zabrakło tej taśmy i mam tylko na górze taśmę przyklejoną. I jeszcze wtedy nożykiem do tapet nacinałem całość tej powierzchni górnej i dolnej. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbujemy. Blat jest przycięty. Efekt, powiedzmy, że jest nie do końca zadowalający mnie, ale też nie ma tragedii aż takiej. Tutaj z dołu widać, że bardzo ładnie to przycięło. Nie ma żadnych wyrw i zadziorów. Okleiny też nie wyrwało, ale widać, że z tej strony tutaj są jednak takie wyrwy. Tutaj przyjdzie jeszcze listwa, to nie będzie tego widać, ale mogło być to o wiele lepiej. To może być powodem. Te drzwi wyszły mi o wiele lepiej. Tutaj wydaje mi się, że ta piła, którą mam założoną na tej mojej przycinarce, ona już jest dość tępa i dlatego ona wyrwała. Pewnie być może, gdybym troszkę jeszcze wolniej to tutaj prowadził, to też by wyszło inaczej. Ale według mnie może być. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.